koło Piłsudczyków Rzeczypospolitej w Pułtusku wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Skargi organizuje po raz trzeci dzisiejszy koncert, który ma na celu przypomnienie, kultywowanie tradycji, a przede wszystkim pieśni patriotycznej. Chodzi o to, żeby młodzież po prostu, ta, która nie zna, poznała, ta, która zapomniała, przypomniała sobie i po prostu no, chcemy, aby to nie było po raz ostatni. Mamy, istniejemy jakieś plany na przyszłość i uważam, że to mi się będzie udawało. Zaczął w 2008 roku na 90. rocznicę odzyskania niepodległości. No, spodobało się i tak się spotykamy. Myślę, że teraz rokrocznie. Występują uczniowie gimnazjów z całego powiatu pułtuskiego. W tym roku już i poza pułtuskiego, bo także z Gołymina, a więc powiat ciechanowski. No i nasze szkoły ponadgimnazjalne. Repertuar bardzo różnorodny, ponieważ są to i stare pieśni wojskowe, i XIX wieku, początku XX wieku oraz pieśni najnowsze. Naprawdę bardzo aktualne, nawet z 2012 roku. Medialnie to wspiera nas Pułtuska Gazeta Powiatowa, ale myślę, że i wszystkie inne, Tygodnik Ciechanowski oraz Gazeta Pułtuska także. Niezmiernie, że doszło do następnej edycji tak wspaniałej inicjatywy, jaką jest niewątpliwie przegląd pieśni patriotycznej i żołnierskiej. Z różnych względów jest to ciekawe spotkanie, dlatego że obok starych historycznych pieśni młodzież również prezentuje pieśni nowsze, a nawet i współczesne. Mój udział jest związany z tym, że uczę muzyki również w publicznym gimnazjum numer 1 i wystąpi dwójka uczniów tegoż gimnazjum. Będę im osobiście akompaniował na fortepianie. Głosem. Ty czasem dzierżysz i miecz Archanioła. Płomień rozgryzie malowane dzieje. W czasie II wojny światowej żołnierze polscy na zachodzie. To dzięki tej pieśni powstał termin Polonia, określający Polaków na stałe zamieszkujących Polonię. Pod niebem wielkich miast swój zgubi ślad. Osiągniesz to, co chcesz, za rok, za parę lat. Lecz gdy zdobędziesz wszystko już, z dalekich stron, kiedy
składzie trzyosobowym, podobnie jak w poprzednim roku, będzie oceniało wykonawców pod kątem intonacji muzycznej, pod kątem aparycji scenicznej i żarliwości wykonywania pieśni patriotycznej. Orkiestra koncertuje z utworami patriotycznymi na wszystkich uroczystościach państwowych, a więc jest to 15 sierpnia, 11 listopada pod pomnikiem Piłsudskiego.